Wykaż, że dla wszystkich nieujemnych liczb rzeczywistych x i y prawdziwa jest nierówność, no taka jak tutaj podana. Zobaczmy, tutaj mamy x do trzeciej plus y do trzeciej. Tutaj możemy to ze wzorem skróconego mnożenia skojarzyć. Natomiast tutaj możemy x, y wyłączyć przed nawias. Dobrze, to proponuję, możemy nie korzystać ze wzoru na trzecie potęgi. Przerzućmy na razie wszystko na jedną stronę, gdzie mieli x do trzeciej minus x kwadrat y, dodać y do trzeciej minus x, y kwadrat ma być większe, równe od zera. Czyli tak sobie poprzerzucałem na lewą stronę, na razie nie korzystając ze wzoru na sumę sześcianów. I teraz zobaczmy. Tutaj w pierwszej dwójce wyłączymy sobie x kwadrat przed nawias. W nawiasie będziemy mieli x minus y. X kwadrat razy x daje x do trzeciej, x kwadrat razy y minus y daje minus x kwadrat y. I tutaj w kolejnych dwóch elementach wyłączamy sobie y kwadrat przed nawias. Będziemy mieli y minus x. No i to ma być większe, równe od zera. Teraz zobacz, tu jest x minus y, tutaj mam y minus x. Jest prawie to samo, tylko przeciwne znaki. To ja sobie wyłączę minus z tego drugiego nawiasu i zobaczymy, co dostaniemy. Czyli mamy x kwadrat w nawiasie x minus y. Uwaga, wyłączam minus z tego nawiasu, czyli zmieniam znak na przeciwny, gdzie y kwadrat i tutaj wyłączyłem minus, czyli z minus x robi się plus x i z y robi się minus y. Tutaj zapisałem to w takiej kolejności, żeby mi pasowało tutaj do pierwszego nawiasu. I zobaczmy właśnie, mamy takie dwa same nawiasy. Te dwa wspólne nawiasy możemy wyłączyć. I w drugim będziemy mieli x kwadrat minus y kwadrat większe, równe od zera. Czyli mamy x minus y, w nawiasie jest x minus y, w drugim mamy x plus y większe, równe od zera, bo tutaj mamy wzór skróconego mnożenia. I teraz to x minus y jest dla nas ważne, bo x minus y razy x minus y to jest x minus y do kwadratu razy x plus y większe, równe od zera. I teraz wiemy, że po pierwsze, to są liczby nieujemne, czyli x jest większe, równe od zera oraz y jest większe, równe od zera, czyli suma dwóch liczb, które są większe, równe od zera, jest jaka? Jest większa, równa od zera. Czyli w tym nawiasie mam sumowane dwie liczby nieujemne, większe, równe od zera, czyli ten drugi nawias jest większy, równy od zera. A popatrzmy na pierwsze wyrażenie. Pierwsze wyrażenie to jest coś do kwadratu. A coś do kwadratu też jest zawsze większe, równe od zera. Wobec tego iloczyn liczby nieujemnej razy nieujemną razy nieujemna to też jest większe, równe od zera, co kończy dowód. W tym miejscu, po prostu na tym etapie, komentarz słowny, który właśnie powiedziałem, suma dwóch liczb nieujemnych jest nieujemna, czyli większa, równa od zera. Kwadrat dowolnego wyrażenia jest też zawsze nieujemny, większy, równo od zera. Iloczyn dwóch liczb nieujemnych jest nieujemny, co kończy dowód.